Prowadzenie. OneBook to nowatorska aplikacja, która oferuje nauczycielowi wszystkie materiały potrzebne do prowadzenia lekcji, a dodatkowo angażuje ucznia. OneBook to interaktywny podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Liczne materiały dodatkowe, ćwiczenia i prezentacje gramatyczne, gry językowe czy historyjki, i karty obrazkowe. Wszystkie filmy wraz z kartami pracy oraz nagrania audio. Ćwiczenia na smartfon bezpośrednio angażujące ucznia w klasach 4-8. OneBook działa na komputerach PC oraz Mac. Ekran Startowy. Po uruchomieniu aplikacji, wyświetli się ekran startowy, na którym możesz wybrać jedną z dwóch opcji zarządzania sesją. Sesja jest funkcją, która umożliwia kontrolowanie przebiegu zajęć i zakresu materiału zrealizowanego z poszczególnymi klasami. Wybierając opcję Stwórz nową sesję, rozpoczniesz pracę na czystym podręczniku i zeszycie ćwiczeń. Zaznaczając opcję Wgraj zapisaną sesję, będziesz mógł kontynuować pracę wykonaną z uczniami podczas poprzednich zajęć. Oznacza to, że będziesz mieć dostęp do wszystkich uzupełnionych do tej pory zadań, dodanych przez ciebie notatek, rysunków i wszelkich zmian wprowadzonych na poszczególnych stronach Onebooka. Aby wgrać sesję, wybierz z folderu na komputerze odpowiedni plik, w którym zapisana jest sesja przypisana konkretnej klasie. Ten plik można zapisać na wielu komputerach i swobodnie przesyłać, np. mailem. W ten sposób sesja z notatkami przygotowanymi w domu będzie dostępna wraz z wersją OneBooka, którą masz zainstalowaną na szkolnym komputerze. Menu główne. W menu głównym znajduje się podział OneBooka na trzy rodzaje zasobów. Są to odpowiednio. Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń oraz Materiały Dodatkowe. Po kliknięciu w kafle podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zostaniesz przeniesiony do ekranu z listą zawartych w nich rozdziałów oraz lekcji. W sekcji Materiały Dodatkowe znajdziesz natomiast kafle, za którymi kryją się materiały uzupełniające, takie jak dokumenty PDF, prezentacje, gry, filmy czy zadania interaktywne. W dolnej części ekranu znajduje się panel z dodatkowymi odnośnikami, które przeniosą cię odpowiednio do portalu dla nauczyciela.pl, który pełni funkcję bazy i wyszukiwarki materiałów dydaktycznych wydawnictwa Nowa Era oraz generatora testów, czyli aplikacji dla klas 4-8 z bazą gotowych zadań i testów, w której możesz układać sprawdziany, jak również dodawać własne. Ekran listy rozdziałów. W lewej części ekranu znajduje się lista rozdziałów zawartych w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. Do przełączania się między widokiem podręcznika i zeszytu ćwiczeń służą przyciski umieszczone bezpośrednio nad listą rozdziałów. Po zaznaczeniu wybranego rozdziału po prawej stronie wyświetli się lista kafelków z nazwami znajdujących się w nim lekcji. Aby przejść do widoku lekcji, kliknij odpowiedni kafelek. Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do widoku konkretnej strony podręcznika lub zeszytu ćwiczeń, wpisz numer wybranej strony w okienku zlokalizowanym w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij strzałkę obok lub naciśnij przycisk Enter. Ekran rozkładówki. Nawigacja. Po lewej stronie ekranu w górnym i dolnym rogu znajdują się panele nawigacji. Do poruszania się między poszczególnymi stronami służą strzałki zlokalizowane w lewym dolnym rogu ekranu. Aby znaleźć konkretną lekcję, rozwinij listę rozdziałów za pomocą przycisku umieszczonego obok strzałek nawigacji. Z poziomu tego panelu możesz także wyszukać konkretne zadania interaktywne, wpisując w oknie wyszukiwania przypisane im tagi, czyli słowa kluczowe, np. verb to be lub czasownik zain. Jeśli chcesz przełączyć się między widokiem podręcznika i zeszytu ćwiczeń lub wrócić do poprzednich ekranów, użyj przycisku w górnym panelu nawigacji. Ekran Rozkładówki Pasek Narzędzi. U dołu ekranu umieszczony jest pasek narzędzi. Dwa pierwsze przyciski w lewej części ekranu służą do przełączania się między widokiem rozkładówki i pojedynczej strony. Następny przycisk uruchamia okno z materiałami dodatkowymi do danego rozdziału. Kolejną funkcją jest możliwość wstawienia notatki. Aby dodać notatkę, wprowadź jej treść w oknie edytora tekstu, a następnie kliknij Zapisz. Notatka pojawi się na ekranie w postaci ikony z literą N. Możesz umieścić ją w dowolnym miejscu na stronie, a także w każdej chwili edytować jej treść bezpośrednio po kliknięciu ikony. A w notatce możesz również dodać aktywne linki do innych stron internetowych lub aplikacji, używając ikony Hyperlink. Obok znajduje się narzędzie stopera, które pozwala kontrolować czas wykonywanych ćwiczeń. Dwa kolejne przyciski służą do przełączania się między dwoma trybami kursora. Podstawowym narzędziem pracy jest kursor w kształcie strzałki, który działa w trybie myszki komputerowej. Pozwala on na wskazywanie i przesuwanie obiektów. Kursor w kształcie dłoni służy natomiast do przesuwania się po ekranie. Aby przejść do trybu kursora po zakończeniu pracy z innym narzędziem, ponownie zaznacz kursor na pasku narzędzi. Za pomocą przycisków z symbolem plusa i minusa możesz regulować skalę powiększenia ekranu. Narzędzie Ukryj i pokaż to kurtyna ekranowa, która pozwala na zasłanianie i odkrywanie wybranego obszaru strony. Aby wstawić kurtynę, przyciśnij i przeciągnij kursor po ekranie. Po wstawieniu kurtyny możesz umieścić ją w dowolnym miejscu, a także dostosować jej rozmiar za pomocą suwaków umieszczonych na jej krawędziach. Zasłonięty obszar możesz również odkrywać i ponownie zakrywać, klikając w dowolnym miejscu kurtyny. Aby wyłączyć tę funkcję, odkliknij ją na pasku narzędzi. Narzędzie Pokaż pozwoli Ci uwidocznić tylko wybrany obszar strony. Rozmiar oraz lokalizację tego obszaru możesz dostosować za pomocą kursora. Kolejne przyciski służą do wstawiania kształtów linii oraz tekstu. Po zaznaczeniu narzędzia wyświetli się okno, w którym możesz edytować dany element, np. zmienić jego kolor czy szerokość obramowania. Narzędzia Maluj oraz Podświetl służą do rysowania po ekranie. Naniesione zmiany możesz usunąć za pomocą gumki lub jednego z dwóch przycisków umieszczonych w prawym dolnym rogu ekranu. Opcja Cofnij pozwala na usuwanie ostatnio wprowadzonych zmian jedna po drugiej, natomiast opcja Kosz pozwala wyczyścić cały ekran. Ekran rozkładówki: Ikony. Bezpośrednio przy zadaniach znajdują się interaktywne ikony. Ikona z symbolem TIK. Oznacza odpowiedzi okienkowe. Po kliknięciu ikony po lewej stronie ekranu zobaczysz okno z kluczem odpowiedzi do danego zadania. Odpowiedzi możesz odkrywać pojedynczo, klikając jedna po drugiej lub wyświetlić wszystkie razem za pomocą przycisku zlokalizowanego w dolnej części okna. Ikona z symbolem komputera przeniesie Cię do interaktywnej wersji danego zadania. Za pomocą przycisków w prawym dolnym rogu ekranu możesz wyświetlić odpowiedzi lub sprawdzić ich poprawność. Aby wyjść z zadania, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu ekranu. Ikona Materiały dodatkowe przeniesie cię do dodatkowego zasobu przyporządkowanego do danej części lekcji. Ikona z symbolem nuty uruchamia ścieżkę audio. Odtwarzacz możesz umieścić w dowolnym miejscu na ekranie. Jeśli do nagrania dołączona jest transkrypcja, możesz ją wyświetlić, klikając przycisk z symbolem tekstu umieszczony w prawej części odtwarzacza. Aktualnie odtwarzany fragment tekstu będzie automatycznie podświetlany. Jeśli chcesz odtworzyć dany fragment ponownie, kliknij w jego obszar. Ikona z symbolem strzałki uruchamia odtwarzacz z nagraniem wideo. Wideo można odtwarzać z napisami oraz w trybie pełnoekranowym. Ikona z symbolem kodu QR oznacza, że dane zadanie dostępne jest w wersji na smartfon. Uczniowie mogą zeskanować wyświetlony kod za pomocą czytnika kodów QR i rozwiązać zadanie na swoich smartfonach. Pod ikoną z literą W kryje się wskazówka dotycząca danego zadania. Okno z treścią wskazówki można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, a także dostosować jego rozmiar. Wyjście z aplikacji. Aby wyjść z aplikacji, kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu ekranu. Przed wyjściem z aplikacji możesz zapisać bieżącą sesję, w tym wszystkie dodane elementy, np. swoje notatki do lekcji. Wszelkie zmiany wprowadzone w podręczniku i zeszycie ćwiczeń zostaną wtedy przechowane w pliku na Twoim komputerze i będziesz mieć do nich dostęp podczas kolejnej lekcji. Możesz je nawet przekazać innemu nauczycielowi, który będzie prowadził kolejne zajęcia z Twoją klasą. Jeśli nie zapiszesz sesji, wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone. Sesja może być zapisywana wielokrotnie, więc w każdej klasie możesz przypisać osobny plik i tym samym mieć kontrolę nad różnicami w zakresie zrealizowanego materiału.